Hej wszystkim! Witamy się z wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Kochani, dzisiaj mamy trudny challenge. Nie z powodu mam tą piżamę. Nie bez powodu? No. To znaczy masz tylko górę od piżamy, bo dopiero Olivia zaczęła się przebierać, jak ci powiedziałam, co nas czeka. A mianowicie, która z nas szybciej zaśnie, ta wygrywa. Kiedyś był podobny challenge, ale wtedy było na odwrót, która z nas później zaśnie. A teraz musimy się postarać, żeby jak najszybciej zrobić sobie drzemkę. Jest popołudnie, czy jesteś zmęczona? Tak. Ja też jestem zmęczona. No dobra, to będzie rywalizacja taka, że wiesz, że ho ho. W ogóle miałam, wiesz, jaki pomysł? Kupić namiot i zrobić ten challenge w namiocie. Ale brakło mi czasu, żeby kupić ten namiot, więc zostajemy w domu. No co nie, byłoby fajnie. No zostajemy w domu. Drodzy widzowie, napiszcie nam w komentarzach, czy zasypianie sprawia wam trudność, czy też nie. I też czy zasypiać z pluszakami, czy bez. Olivia śpi bez pluszaków. A dzisiaj sobie weźmiesz tak. Jakiegoś pluszaka. Ponad. A ja nie mam żadnego pluszaka. Może byś mi jakiegoś dała? To byłoby mi raźniej. Utrudnienie nasze będzie polegało na tym, że śpimy pod jedną kołdrą na jednej poduszce. Nie może być za łatwo. Więc zaraz sobie gdzieś przygotujemy teren, na którym będziemy odpoczywać. A wy, drodzy widzowie, koniecznie zostańcie z nami. Tak, ale najpierw musimy, wiesz, tak się zrelaksować, chill out, te sprawy, nie, żeby zasnąć. Bo w dzień to nie jest takie proste. Gorzej jak, słuchaj, będzie noc albo środek nocy, a my dalej nie będziemy spały. Drodzy widzowie, wy koniecznie zostańcie z nami, żeby zobaczyć, która z nas pierwsza zasnęła. Zostawiajcie nam mnóstwo łapeczek w górę, bo to jest dla nas mega miłe. I pamiętajcie też o subskrypcji naszego kanału. Olivia teraz poszła tam za kamerę, bo się przebiera dalej. To skoro ty zakładasz piżamkę piękną w posinki z Reserved, to ja też muszę coś innego na siebie nałożyć i myślę, że to będzie moja bluzeczka pusinowa. Ona jest najwygodniejsza. A, jeszcze mam takie spodenki puszczynowe. No właśnie, i sobie stworzę taki komplecik. Ponieważ moje piżamy nie nadają się na to, żeby pokazywać je na YouTubie, to po prostu muszę wykombinować coś innego. A moje się nadają. No twoje to się wszystkie nadają, bo ty masz przepiękne piżamki. Na twoje imieniny. No właśnie, zbliżają się moje imieniny, będą na początku lipca, więc to jest idealny pomysł na prezent. Piżamka, taka wiesz, wygodna. Przeniosłam sobie laptopa i teraz będę sprawdzała, jakie są sposoby na to, żeby szybko zasnąć. I punkcik number one jest taki, zadbaj o odpowiednie warunki do snu. Czyli musimy faktycznie pościelić sobie gdzieś łóżeczko, żeby było nam wygodnie. I jest też napisane, żeby piżama nie była zbyt ciasna. Czy twoja jest ciasna? Nie. Dobra, Olivia jeszcze poszła do łazienki. Krok numer dwa, odłóż telefon oraz inne urządzenia emitujące niebieskie światło. Tak ja teraz odłożę tego laptopa, to nie będę wiedziała, jakie są kolejne kroki, więc jeszcze chwilkę muszę... Jesteś tu? Tak. Matko Boska, wystraszyłam się. Naprawdę Ciebie nie widziałam, stawiałaś tak za mną. Zadbaj o temperaturę i dobre powietrze w sypialni. Czyli co, musimy otworzyć okna? Wszędzie są otwarte u nas okna, więc to jest już ogarnięte. Wypij napar z ziół. No to, ja jeszcze słyszałam o tym, że najlepsze jest ciepłe mleko z cukrem. To, no to które wolisz? Ciepłe mleczko. Ktoś nam z widzów kiedyś pisał, ale drodzy widzowie, jeżeli wy macie jakieś pomysły, co sprawia, że można szybciej zasnąć, to też nam koniecznie piszcie tutaj na dole pod odcinkiem. I weź ciepłą kąpiel. Idziesz jeszcze kąpać? Naprawdę? No. No to szybko leć do łazienki. Bo no. Kiedy my zaczniemy ten challenge? Chociaż wiecie co? Dobrze, dobrze, idź się kąp, długo się tam możesz kąpać, a ja w tym czasie może pójdę spać. I ty jak wyjdziesz z łazienki, to zobaczysz mnie śpiącą. Może tak być. Dobrze, nie, jednak nie idę. Nie idziesz? I zrób kilka ćwiczeń relaksacyjnych, dotleń się i popracuj nad oddechem. Będziemy wszystko testować. Gdzieś tu miałaś taką opaskę. O właśnie, to jest moje. Ja to zakładam. Banana chcesz zjeść? Nie mamy banana. Jakiego banana chcesz? Tego z góry? Dobrze, sięgnę ci tego z góry. Chcę wam też pokazać. O. Jak to robię, więc dlatego tak dziwnie trzymam kamerę i sorry, Miss Aga spadła na ciebie, bardzo ciebie przepraszam. Z bananem śpisz?
i z Agą, i ze mną. Ja też jeszcze muszę się zmieścić na łóżku, ale chyba pójdziemy do tego drugiego pokoju, co? Tam będzie nam zdecydowanie wygodniej. Czy chcesz takie coś na oczy? Nie. To jest moje. Uf, myślałam, że Oliwia powie, że też takie coś chce. To znaczy mamy jeszcze drugą taką opaskę, ale wyobraźcie sobie, że nie jest pusinowa, tylko jakaś inna, chyba z dalmatyńczykiem. To teraz ja idę się przebierać, a ty nie zaśnij mi tutaj, błagam cię. Pokażę ci jeszcze widzom, jak ty wyglądasz, dobra? Tak wygląda Oli Janka. Tak. Nie przedłużam, lecę do tej łazienki i widzimy się już, jak będę ogarnięta. Raz, dwa, trzy, mniam! Pyszne, ciepłe mleczko z cukrem mam już gotowe w Miss Agowym kubku. I ja tutaj widzę przede mną jakiegoś intruza, czyli tatę Oliwii, który niestety musi zaraz stąd się zmywać, bo my tutaj będziemy, tato, nagrywały challenge. Nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę. A jaki challenge? O, słyszysz mnie? Tata ma założone słuchawki na uszach. Myślałam, że nie słyszysz. Tata oczywiście gra w jakieś dziwne gry. A ja wyglądam strasznie śmiesznie, co? Jak zobaczyłam siebie w lustrze, to sama się uśmiałam, bo jeszcze mam takie gadki, ja raczej tak nie chodzę na co dzień. I nawet miałam prasować tą bluzkę, ale sobie tak potem pomyślałam, przecież ja zaraz idę spać. To po co mam prasować tę bluzkę, która i tak zaraz będzie się gniotła pod kołdrą. Tato, dzisiaj będziemy próbowały jak najszybciej zasnąć, więc musimy ogarnąć okna, w sensie zasłonić rolety. Może jeszcze zasłonki trzeba przeciągnąć tu na środek okna, żeby zrobić taki klimat, wiesz, musi być po prostu ciemno w pokoju. Jak na razie do pokoju znoszę wszystkie rzeczy, które będą mi potrzebne i znalazłam taką lampkę, którą Oliwia dostała na urodziny od swojej koleżanki. Wystarczy ją ozdobić i włączymy sobie takiego jednorożca, żeby mieć fajny klimacik. Tato, czy uważasz, że to jest fajny challenge? Też lubię spać, uważam, że to jest fajny challenge. Drzemka w ciągu dnia czasami też jest potrzebna. Podobno sen jest ważny, powinno się spać 8 godzin. Gdzie ja z reguły śpię 6? Wiecie, co teraz robi tata Oliwii? Wyzywa, że podobno wzięłaś jakąś czekoladę z szafki. Czy ja dobrze słyszałam? I tata mówi, nie zjedz całej, bo to jest ulubiona czekolada mamy. Nie gadaj, że jadłaś słodycze. Myślisz, że to przyspieszy proces twojego spania? Nie wiem, Oliwia sobie poszła, teraz przyszedł tata. Czy ktoś mi pomoże tutaj? Bo zobaczcie, ja rozłożyłam łóżko, teraz trzeba przynieść... A ja jem żelki. Czy wy musicie tyle podjadać przed snem? Mecha, ty mi musisz pomóc przynieść pościel w jednorożce. Nie, Oliwia się rozłożyła w najlepsze ze swoją Miss Agą i tyle. I wszystko na mojej głowie. Nie no, tata mówi, że przyniesie. Tata już coraz lepiej... Dobrze, nie? Tata już coraz lepiej chodzi na swojej nodze, to znaczy chodzi. Bardziej skacze chyba niż chodzi, nie? Jak ten tata sobie poradzi z tą pościelą? Dasz radę, tato? Aha. A co ty masz takie dziwne mi takie? O, idzie tata. Dzięki, tata! No nie wiem, chyba... Moja? Nie, ta jest moja! Ja chcę tą! Tata, będziemy się kłóciły teraz. Uważaj na moją głowę! Zobaczcie, jaką Oliwia ma piękną pościel. Widzicie te lamy? To co, dzisiaj śpimy pod twoją pościelą? Tu jest poducha. No ja nie chcę mieć spę, bo ja na Pepie nie zasnę. Tato, rozwiąż nasz konflikt. Ej, no zabrałaś mi całą kołdrę. A gdzie ty masz tamtą podusię? Jeszcze pokażę tylko naszym widzom. Walka jest o tą, bo ta jest taka milutka i mięciutka. A może wezmę sobie dwie. Ja rozwiążę wasz konflikt. Proszę we mnie nie rzucać poduchą. Słucham cię, tato. Którą rękę kto wybiera? Ej, nie, no bo ciebie widzowie nie widzą. To co mi została ta z zegarkiem? A co tu masz w tych rękach? Dobrze. W jednej jest... Ty jesteś żelka. W teamie Oliwii, na pewno. Ty wybierasz tą. Tak. Ten, kto przegra, śpi na Pepie. No ale, że w sensie jak żelka, to się wygrywa. Śpię na Pepie! Nie, ty wygrałaś. Ja wygrałam? No. Czyli co, ja śpię na tym? No. Serio, ja coś wygrałam? Niemożliwe, zawsze Oliwia wygrywa. No, rozstrzygłem. Albo będziemy się zamieniać za jakiś czas, nie? Może tak zrobimy. Okulary masz czy nie? Czy zdjęłaś? Nie masz. To ja szybko zasłoń. Tato, zasłoń nam tutaj te okna, co? Jak już tak chodzisz.
Już przestań jeść te żelki. Znowu tata poszedł do kuchni. Ej, Mecha, nie widzę cię. Jesteś tam? A kuku? Jest. Czy ty, Misiu, znasz jakiś... Nie, może tata. Tato, czy ty znasz jakiś sposób na to, żeby szybko zasnąć? Możesz nam zaśpiewać kołysankę. Znasz jakąś? Jak ja tobie zaśpiewam, to ty zaśniesz. Niech nastanie ciemność. Ja znam były sobie kotki dwa. To zaśpiewaj. Nie, bo ty zaśniesz, nie mogę ci śpiewać. Tata może ci zaśpiewać. tak w ogóle jeszcze znalazłam jedną taką śmieszną stronę, na której było napisane, co zrobić, żeby szybciej zasnąć. I to są jakieś takie jakby ćwiczenia. Zaraz wam przeczytam. To myślę, że się uśmiejemy z tego razem. Ej, ale teraz widzowie nas nie będą widzieć, jak tak jest półmrok. To jak my mamy to nagrywać, tato? Tato, miałeś mi tą lampkę zrobić. Tą. Nie musisz jej ozdabiać, tylko po prostu ją włącz, okej? Aha. To może zrobimy tak, ja ci dam te ćwiczenia, żebyś ty czytał, co mamy robić i my będziemy to robić, okej? Okay? Będziemy wykonywać te ćwiczenia. Tutaj masz wszystko napisane, co i jak. Proszę bardzo, laptop jest twój. No to lampkę czy ćwiczenia mam ci czytać? Najpierw ćwiczenia. Dobrze. Ale to chodź, tu będą ćwiczenia na leżąco, tylko tato nas nie widać. Cześć tato. Cześć. Tata na nas patrzy, patrz, podgląda nas. Nie śpi, otwórz oczy. Kto powiedział, że nie można tej drugiej osobie dokuczać? Dobra, ćwiczymy, Mecha, ćwiczymy. Ja nie ogarnę tego tak wszystkiego, żeby tu was dobrze widzieć i... Ogarniesz. Wiecie co? Czytam te wasze... Porady? Ćwiczenia. Tak. Jak zasnąć 60 sekund. Prosta I co? Technika. Wydaje się trudna? Nie, wydaje się dziwna. Więc tak, na 5 sekund umyć brwi tak wysoko jak to możliwe. Następnie rozluźnij mięśnie na 10 sekund. Ale te brwi mają tak być? Nie, rozluźnij mięśnie na 10 sekund. Mhm. Uśmiechnij się szeroko na 5 sekund, po czym rozluźnij mięśnie na 10 sekund. Ale my wyglądamy głupio. Ściskamy powieki na 5 sekund i rozluźniamy na 10 sekund. A to my za szybko to robimy, bo nie minęło 10 Lekko sekund. Lekko odchylamy głowę na 5 sekund. Rozluźniamy na 10 sekund. A może zadziała? Ty się z tego śmiejesz, a może padniemy w ciągu chwili. Jeszcze coś jest? Koniec? Poruszając się w dół ciała, napinamy i rozluźniamy mięśnie. Padam. Jak w dół? Mam się poruszać w dół. Nie, wszystkie mięśnie masz napinać wzdłuż ciała, od góry do... Już się zmęczyłam, ale najśmieszniejsze były te brwi i ten uśmiech. Spicie już? Nie. No to chyba to nie działa. Koniec? Tak. Dobra, teraz proszę o ciszę. Będę medytować. Jak ja mam zasnąć w takich warunkach? No jak? Były sobie kotki dwa. Niestety nie mam czegoś takiego, żeby sobie tu zatkać uszu. Jak to się nazywa? Zatyczki po prostu? Skarpety do uszu. Jeszcze twoje powiedz. No, na pewno. O, widzę, stopery, że... to się nazywa stopery. Ej. Cichutko. I jak wyglądam? Jak pushing. Naprawdę? A ty co wstajesz? Olivia, nie! Ej, to jest... Nie, ja tak, w takich warunkach nie zasnę. Widzicie to? To jest widzicie atak to? Na mamę. Ja coś czuję, że ten... challenge będzie trwał. Wieczność, uderzysz mnie zaraz, tu puszczę. Dobra. Wiecie, kto najszybciej z was wszystkich zaśnie? Ty. No. Nie, ty tato nie możesz spać, bo jesteś operatorem kamery. I ta jakby osoba, kamera mi leciała w dół, to znaczy... Osoba, która przegra, ma się pożegnać z naszymi widzami, zakończyć ten odcinek, okej? Okay? No, i jeszcze nie wiem, czy to będę ja, czy to będziesz ty. Robicie tą lampkę? Zrobimy sobie nastrój? Znaczy wy róbcie, a ja będę próbowała zasnąć. Nie. Słuchajcie, minęła godzinka, odkąd po raz ostatni do was się odzywaliśmy i Olivia udaje, że śpi. To znaczy próbuje się skupić. Widzowie, mi się wydaje, że one jak tak będą sobie przeszkadzały nawzajem... Ale przez godzinę sobie, była cisza. Jak sobie przeszkadzają, to żadna z nich dzisiaj nie uśmi. Moje ucho!
nie, przez godzinę była cisza, naprawdę. Bab. Żadna z nas nic nie mówiła, tylko był taki chill out. Bab. Nie możesz mi do ucha tak nie robić, bo ja tego nie wytrzymam. Ej, okej, okay, dobra. Ciutko, ciutko, ciutko. Co to znaczy bab? A tak ogólnie to Oliwia swojej zerówki przyniosła taki tekst. Bab. Jak to było? Brodzik ci. Ale ja nie wiem, co to znaczy ten brodzik ci. Ja to się śmieję, że wanna ci, no bo jak brodzik, no to wanna ci. No. Poduszka ci. Ej, gdzie jest moja poduszka? O, jest, już myślałam, że mi moją podusię zabrałaś. Już miałam na ciebie krzyczeć i wyzywać, gdzie moja podusia? Ej, ale ty z mamą lubisz spać, nie? Tak. No dobra, ten czereś będzie trwał wieczność. Najlepsze będzie to, jak okaże się, że nie zaśniemy nawet przez całą noc. Bo wiecie, jak to jest. My śpimy w innych łóżkach, tak na, a ja lubię spać w swoim łóżku, o. W takim, co śpię co noc i wtedy w takim bym może szybciej zasnęła. Ej, ale musisz tak się wiercić. Ja wam mówię, Oliwia co trochę zmienia stronę. Raz tak i mnie kopie tymi nogami. To nie są dobre warunki do spania. I oddaj mi troszkę kołderki, bo już mi się chłodno zrobiło. Tak. O, idzie tata i też mówi to bab, czy tam bat, czy jak to tam ma być? Bab! To byś mi lepiej bajkę opowiedziała, że bab. Za siedmioma rzekami i górami i tak dalej. Widzę, że to spanie wam w ogóle nie idzie. Staramy się. O, Oliwie, proszę. Nawet dostałam banana. A ty masz lampeczkę. Tak? Mam lampeczkę? Nie, ty nie masz. A czemu ja nie mam lampeczki? Bo ty masz banana. Co tu się dzieje? Zasłoniłam oczy i na... Jaka ładna! Ej, ona zmienia kolory! No, zmienia. A oprócz tego można ją pomalować i jeszcze oprócz tego można ją... są do niej dołączone naklejki. To gdzie sobie ją stawiamy? Tutaj wyżej? Nie no, fajny jednorożec, świetny jest. Tylko żeby ci na głowę nie spadł, dobrze go położyłaś? O, to teraz może, słuchajcie, zaśniemy. Oliwia coś mówiła, że będzie słuchała szumu morza. Tato, musisz szumić. Szumieć. Właśnie, jeszcze czytałam na internecie, że trzeba zamknąć oczy, rozluźnić mięśnie i wyobrazić sobie coś miłego. Czyli ja sobie wyobrażam plażę. A ja słyszałem coś takiego, słoneczko. Że... czy to nie dziwne, że żeby zasnąć, najpierw udajemy, że śpimy? No, trochę udajemy, że śpimy. Jak? Zmęczona jesteś? Czujesz się? Ja nawet ziewnęłam przed chwilą. O, tu się też zęby wszystkie pojawiły. Ej, że to jest zaraźliwe. To mi też ziewa. I teraz możecie nam dawać znać, kto ziewnął razem z nami. Często was o to pytałyśmy w innych tam challenge'ach, jak ziewałyśmy. I też pisaliście, że też ziewaliście. Także to naprawdę działa. A ty, Miss Aga, śpisz? Nie, Miss Aga szaleje. Aga, nie szalej. Zasnęłam. Wygrałam challenge. Nie. Jak to nie? Jezus, czemu cię tak z bliska obserwujesz? Mycha, ale jak ty będziesz tak szybko, to ty się nie skupisz na tym śnie. Dobra, jak słuchajcie, ja przyjdę do was za godzinę zobaczyć, co tu się dzieje. Pata. No i dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Czy mnie słyszycie? Będę mówił cicho. Oliwia. Mama. Ej, obie śpią. Ale jaja. No dobra. Czyli co? Mi się pozostało z wami pożegnać. Sprawdzamy, czy jeszcze nie śpią. Czy śpią? Nie, śpią, śpią. Zobaczcie. Każda śpi. Dobra, widzowie. To ja ich nie budzę w takim razie. Lampka się chyba przydała. Oliwia, się coś kręci. Śpisz? Chyba obie śpią, ale nie wiem, która pierwsza zasnęła. No nic, w takim razie słuchajcie, ja się z wami żegnam. Mama może coś dogra później jeszcze, a jak nie, to w takim razie do następnego i trzymajcie się, cześć, pa! Oh my god, kochani, ja dopiero wstałam. Tata mówił, że spałyśmy, ja to też wiem, że spałyśmy, tylko kompletnie nie wiem, która z nas pierwsza zasnęła. Oliwia jeszcze śpi. No nie wiem, z tego co pamiętam, to się tak przytuliłyśmy jakby do siebie i chyba równo zasnęłyśmy, więc mamy remis. Ja teraz postaram się być cichutko, zaraz też przebiorę się w normalne ubranie, bo podobno jeszcze dzisiaj mamy gości, więc muszę się ogarnąć.
i myślę, że zakończę ten odcinek pozdrowieniami. Pierwsze pozdrowionka lecą do Agaty, myślnik HJ9LF, buziaki. Pozdrawiamy Hajmisia Oficjal, która napisała, że zazdrości Oliwii, że ma dopiero 7 urodzinki. Buziolki, czyli domyślam się, że jesteś kochana starsza od Oliwii. Pozdrawiamy Marysię Pawlisiak. Buziolki lecą do Marii Jachacy. Buziolki. Pozdrawiamy Julia Guzek, myślnik GQ8SI. Buziaczki lecą do Karola, który napisał z konta Anna Kordas. Przesyłamy buziolki do Karoliny Ciastek 1251. Pozdrawiamy Eliskę, myślnik JC1YP. Pozdrawionka lecą do Kapi 00918. Buziaki wysyłamy do Elwiry Pochodza AA 7964, taką masz nazwę konta. I co, już pozdrowiłam 10 osób, to może jeszcze 5. Pozdrawiamy kogoś, kto napisał z konta Jestem sekretnym człowiekiem. Wow, jaką masz tajemniczą nazwę konta. Buziaki ci wysyłamy. Pozdrawiamy Stanisławę Murach. Buziaki lecą do Kasia XXX4753. Pozdrawiamy Maję 640A. I ostatnie pozdrowionka na dzisiaj polecam do kogoś, kto napisał z konta Zyryux JXI GXI. O, jaka trudna nazwa konta. Tobie też wysyłamy buziolki. No i to już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że on Wam się spodobał. Mi w sumie też się podobał ten challenge. Zrobiłam sobie drzemkę. Teraz muszę jeszcze trochę dojść do siebie, ale dobrze mi zrobiło to spanie, ale wiecie co, ile spałam? Wydaje mi się, że około 40 minut, także wow. I w ogóle, że udało mi się w dzień zasnąć, to jestem zdziwiona, bo raczej nie robię sobie drzemek, bo nie mam na to czasu. Kochani, zostawiajcie nam teraz mnóstwo łapeczek w górę, subskrypcję, dzwoneczek, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa, całusy 102.